Dzień dobry, jesteśmy na porannym spacerze i spadamy zaraz do domu. Będę psom serwować śniadanko i w ogóle dzisiaj nagram dla Was foodbooka, czyli co jedzą moje psy w ciągu dnia, a ostatnio uważam na to, co im daję i ile im tego daję, bo niestety, ale przybrały trochę dodatkowych gramów, szczególnie Haya i Sassy, bo nie miały ruchu, a jak wiecie, ja moje pieski bardzo lubię karmić, więc teraz już przy każdym posiłku wjechała waga, więc sobie będziemy dokładnie ważyć, mierzyć, karmić. Także zapraszam do oglądania. Tak więc bierzemy się za śniadanie, odpalamy wagę, żeby wszystko było odliczone. I dzisiaj mamy na śniadanie puszkę o smaku ryby od Uniszki. W sumie dwie, bo idealnie dwie schodzą mi na jeden posiłek. I jak wiecie, też wcześniej podawałam psom surowe mięso. Naprzemiennie właśnie i swą karmę, i puszki, i surowe mięso. Ale powiem Wam, że ostatnio zrezygnowałam częściowo z mięsa na korzyść puszek, bo po prostu nie mam gdzie tego mięsa trzymać. Jak teraz doszedł RIS, to tak naprawdę tego miejsca w zamrażalniku nie mam aż tyle, żeby mrozić mięso dla trzech dużych psów i jeszcze dwóch małych. Więc jak mam możliwość, to korzystam właśnie z puszek. Tak więc szykujemy sobie dla małych i małe dostają 100 gram mokrej karmy, więc sobie odliczymy. Tak jak Wam mówiłam, muszą trochę schudnąć, więc tak dość dokładnie im to wyliczam. Mamy tutaj 104, przejdzie i do tego od razu też sobie dodaję suplementy, zanim będę to sobie rozpracowywać na tej miseczce, więc dodaję hębę z wapniem, który jest fajny właśnie w regeneracji też mięśni po kontuzji dla psów sportowych, więc szczególnie dla Sassy. Dodaję im te tabletki różowe właśnie Dermacode, które zaczęłam im podawać w okresie linienia. One są takie mocno ziołowe, więc musicie je z czymś zmieszać. Nie ma możliwości, nawet moje psy nie zjedzą ich same. I jeszcze do tego dorzucam kryl. Ja kryl podaję zamiennie z olejem z łososia, czyli raz kupuję olej, raz kupuję kryl. I teraz właśnie korzystamy z krylu. Tak więc się tu prezentuję i bierzemy, o, tu mam widelec. I sobie to wszystko razem rozgnieciemy, wprasujemy w tą miseczkę spowalniającą. To sobie odkładam na bok, bierzemy kolejną i tutaj dokładnie ten sam zestaw, czyli 100 gram mokrej karmy. W ogóle powiem Wam, że ta mokra karma, którą mam teraz od Uniszki, możecie sobie zobaczyć, tylko wycentruję ją w kamerę, jest bardzo fajna, bo pachnie tak nie psio, wiecie o co chodzi. Czasem takie puszki jak się otwiera, to czuć taki zapach no, psiej karmy. A ta pachnie jak taka puszka z tuńczyka, więc ma naprawdę ładny zapach, więc jeżeli jesteście wrażliwi i szukacie karmy, która ładnie pachnie, to zdecydowanie to będzie strzał w dziesiątkę, patrzcie, idealnie. I dokładnie tak samo, taki sam zestaw, więc nie wiem, czy będzie na jej sesji. Dajemy HMB. Leteczka na sierść. W ogóle Maisie ładnie teraz odrosła, bo głównie Maisie miała problem z tą sierścią. I ta jej sierść jest teraz naprawdę w fajnej kondycji, szczególnie jak na nią, bo ona ma taką bełniastą sierść. Nie ma dużo podszerstka teraz, ma właśnie taką fajną, miękką okrywówkę. Okidoki. Dobra, to też sobie odstawiamy. I od razu biorę sobie miseczkę Liza. Akurat tak wypada, że to będzie ta. Tak naprawdę byłoby mi to obojętne, ale potem rozpoznam, że ta jest jego, bo on po pierwsze dostanie trochę inny zestaw, ale też on tej mokrej karmy dostanie więcej niż dziewczyny, bo dziewczyny muszą trochę schudnąć, więc one dostają idealnie 400 gram. Natomiast Riz dostaje 600, bo jest szczeniakiem, ma większe zapotrzebowanie, on na razie chudnąć nie musi, więc w jego przypadku daje sobie, naprawdę w sumie nie muszę ważyć. Ale wiecie, jest rano, jeszcze nie ogarnęłam, co się dzieje. Oj, Rizek, wszedłeś do miski z wodą w ogóle. Bo oczywiście wszystkie psy się kręcą dookoła, jak już wiedzą, że szykuję im śniadanie.
Więc rozpracujemy sobie tą karmę. Zaraz jeszcze dołożymy więcej, ale musimy dodać suplementy. I w jego przypadku to też będzie kryl, który też mu normalnie podaję. Okay. Do tego daję mu też Junior Optimal. To jest taki suplement dla szczeniąt właśnie i nastawy i wspomagający rozwój, więc to też mu dokładam. I na samym wierzchu, też zaraz Wam pokażę, ale na razie wyłożymy sobie jeszcze resztę tej karmy, tak żeby sobie wprasować te suplementy, tak żeby psy nie oddychały, takie wiecie, nie wchłonęły tego proszku, który się zakrztuszą, więc trzeba go sobie rozrobić z karmą. Możecie też dodać trochę wody. Ja akurat tej karmy tutaj mam sporo, więc wody nie dodaję. Ale jeszcze na samym wierzchu dorzucam mu oczywiście jego leki. Ok, już mamy całość, które zawsze daję na wierzch, tak żebym miała pewność i widziała, że on najpierw zje tą tabletkę, żeby gdzieś tam nie zaginęła, nie wypadła bokiem. Więc o, właśnie jak już mam to przygotowane, to biorę sobie tabletki, które on właśnie dostaje. To jest levetiracetam, który dostaje w związku z epilepsją i sobie właśnie tą tabletkę kładę gdzieś na górze. On i tak ją zainhaluje po prostu z całą resztą, więc nie muszę jej jakoś specjalnie chować. I szykujemy sobie teraz karmę na pozostałych moich borderek. W ogóle ta waga, którą kupiłam ostatnio, jest super, bo możecie sobie na dole, jak macie nawet dużą miskę, podejrzeć, ile tego jest. Nie trzeba kombinować, bo te duże właśnie płaskie miski, jak miałam tą poprzednią wagę, no to były takie dość nieporęczne, bo jednak nie było widać tej ilości. A ta waga sprawdza mi się super. Narzucamy. Ile my tam mamy? No jeszcze, no w sumie pół puszki. Mówię Wam, że jestem zaspana jeszcze i nie ogarniam logicznie. O, bus jedziesz. Moment, musimy trochę to wprasować. Ile mamy? 368. No to jeszcze taka soczysta łyżeczka. I myślę, że będzie ok? No, perfekt. To sobie zdejmujemy. Wagę już możemy wyłączyć, już kontaktuję. Drugie pół po prostu wrzucę już bez ważenia. Więc wstępnie sobie to ugniatam. I tak samo dorzucam moim psom dorosłym tableteczki w miarkę HMB. I kryl. Chwilowo też nie daję im żadnych dodatków, jak wiecie, ja też lubiłam moim psom dorzucać, a to szprotki, a to warzywka, a to różnego rodzaju rzeczy. No ale zalecenie od fizjo też głównie pod kątem stacji jest takie, że tą dietę ma trzymać i musi trochę schudnąć i reszta też, więc będzie sucho na najbliższy czas. Też właśnie je ważę teraz regularnie. Więc no jak wszyscy, to wszyscy, no wiecie, tak, że Sasi będzie na diecie i będzie patrzeć, a reszta, która chudnąć nie musi, będzie dostawać gratisy, bo trochę mi ich szkoda. Więc to jest jeszcze kolejny aspekt, jak macie więcej psów, ta sprawiedliwość. Już i tak miałam wyrzuty sumienia właśnie, jak Sasi siedziała w domu, a reszta sobie chodziła na spacery, więc chociaż tutaj będzie sprawiedliwie, dobra? Presujemy sobie to, dorzucimy suplementy i jeszcze sobie to przykryjemy jeszcze jedną warstwą karmy mokrej. Tak więc znowu mamy miarkę FMB. Cyk. Tableteczki ziołowe na 6-5-5. I kryl. Muszę sobie w ogóle wziąć jakąś chyba większą miarkę do tego krylu, bo faktycznie to dawkowanie na bordery jest spore. Tak sobie macham. Ok. No dobrze, mamy to. Tak więc serwujemy
wszyscy już czekają. Jesteśmy na drugim spacerze, zaraz będziemy szli do domu i oczywiście w domu moje psy dostaną przekąskę, która niestety też wlicza się w ich bilans kaloryczny, więc też staram się zwracać uwagę na to, ile im daje smakołyków, ile daje im przekąsek i odliczać to właśnie od karmy, którą dostają w pozostałych posiłkach. Bo jeżeli ich dzienne zapotrzebowanie powiedzmy wynosi, nie wiem, 800 gram mokrej karmy albo 200 gram karmy suchej, to jest zapotrzebowanie, które nie zakłada, że pies dostaje coś dodatkowego. Więc jeżeli podaję psom smaczki, podaję psom gryzaki, to wtedy wiadomo, że muszę mu podać mniej tej karmy podstawowej, tak żeby ten bilans kaloryczny po prostu się zgadzał. Po czym w ogóle poznać, że pies ma za dużo kilogramów? Jak macie tutaj żeberka i przykładacie do nich rękę, to pod tą ręką powinny być wyczuwalne właśnie te żebra. Jeżeli ich nie czuć, tak jak w moim przypadku również, to znaczy, że tych kilogramów jest za dużo. Oczywiście to też nie jest tak, że pies, moje psy mają jakąś nie wiadomo jaką nadwagę, ale jeżeli te żebra nie są dobrze wyczuwalne, to jest właśnie znak, że w tym momencie warto trochę tej ilość karmy zmniejszyć, tak żeby ta waga po prostu wróciła do normy. No i oczywiście też jak macie psa, który jest w dobrej wadze, to warto go po prostu zważyć, zobaczyć ile on waży, żeby też mieć ewentualne porównanie właśnie ile przytył. Zobacz, co ty tam robisz, żeby miał właśnie, mieć właśnie porównanie, ile on ewentualnie przytył. No i jeżeli pies faktycznie zmaga się gdzieś tam z nadmiernymi kilogramami, mimo że jego dieta i aktywność jakoś drastycznie się nie zmieniła, to wtedy warto go przebadać, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No ale jeżeli faktycznie jest tak, że gdzieś w ostatnim okresie dawaliście psu więcej gryzaków, więcej smakołyków i czuć to właśnie w tej okolicy żeber, to po prostu trochę tego jedzenia trzeba uciąć. A dzisiaj przekąski będą mocno rybne. Mam tutaj skórki z dorsza i też ring ze skóry, który jest właśnie taki mniejszy. Ja go zaserwuję Shetlandą, więc zaraz sobie zobaczycie, jak wygląda. Tak, ja wiem, że wy uwielbiacie rybne przysmaki. Trzymaj ryzek. Hajuś. Trzymajcie. Naska. Okej. Okay. Haja. Chodź, haja. Haja, okej. Okay. Proszę bardzo. Skórę odkładamy na bok, a Shetlandą, chodźcie, zaserwujemy właśnie te ringa. Już Wam otwieram i pokazuję, jak to wygląda. Tak więc one prezentują się w ten sposób. Jeden dla Ciebie. Sasi, Sasi, po Ty nie, Ty już dostałeś, proszę. Ty dzisiaj byłaś u fizjoterapeuty, zjadłaś tyle smaczków, szukaj. O, ale myślę, że się jeszcze skusisz. Tylko później to odliczymy. Od tej Twojej dawki dziennej, co? No, śmigaj. Jest 15, mam tutaj odważoną karmę dla Riza. Jest tutaj dokładnie 100 gram i mam też jego tapsy, więc jedną sobie, jedną ręką ciężko, sobie wciśniemy, zawsze daję na wierzch, tak żebym wiedziała, że ta tabletka tutaj jest, proszę bardzo, i że Riz na pewno ją zje. O, prawie. Nie daję mu tej karmy w południe w żadnych miskach spowalniających i tak dalej, dlatego że on nie je szybko, a w takiej misce jest mniejsze prawdopodobieństwo, że on zje tabletkę przy okazji z chrupkami. Dlatego też właśnie korzystam normalnie z miski. Tam ma tą tabletkę, która gdzieś tam się blenduje, chyba się zjadł. Blenduje z chrupkami i on po prostu nieświadomie... Szamaj. O właśnie. Zjada i chrupki, i swoją tabletkę.
pora na kolację. I ogólnie Sassy dostanie dzisiaj chyba o tyle właśnie Max, dlatego że wcześniej dzisiaj dostała tyle smaczków, że już zdecydowanie to będzie dla niej za dużo, żeby dostała jeszcze więcej karmy. Natomiast Haya też dostanie dzisiaj prosto z miski, dlatego że wcześniej sporo ćwiczyła właśnie, bo byłyśmy u fizjo dzisiaj. Więc nie będę jej dzisiaj robić dodatkowej sesji właśnie na jedzenie, na chrupki zastawki. Więc jej damy, no też sporo smaczków jej dzisiaj wyciało, więc myślę, że 80 gram odejmiemy jej to, co została właśnie wcześniej u fizjoterapeuty. Haya, Haya, okej. Okay. Więc ona sobie też zje teraz i za chwilę odważę też dla reszty, natomiast reszta sobie coś tam za te chrupki porobi. Teraz aktualnie moim psom daję karmę Idolo i to jest ogólnie półwilgotna karma, którą mi sami poleciliście. Zostaw. I na razie sprawdza mi się spoko, fajnie się przyswaja. No i zobaczymy, jak będzie na dłuższą metę. To dla Maisyczka. O, super. Więc z Maisy i z Nasą idziemy coś porobić. A właśnie, Riza tutaj nie ma. Dlatego, że Riz jadł o 15 i jego będę karmić później i też zabieram go na trening, więc dopiero po treningu go nakarmię. Tak, brawo. Ładnie stawić. Dobrze. Super. Brawo. Super. Brawo. Super. I na koniec, słuchajcie, wróciłam właśnie z Rizem z treningu i jemu damy jedzonko. Czekajcie, poczekaj. Też damy mu 100 gram. Okej, trochę więcej, 104. Proszę, bo już widzę, że się linisz. Bez tabletki, bo ostatnią dostanie dopiero o 23:00. I wtedy już podamy mu ze smaczkami z ręki, bez jedzonka. Tak więc to w sumie wszystko, oprócz tych smaczków, które jeszcze Riz dostanie, co moje pieski dzisiaj zjadły. A ty co? Ty się ślinisz, bo myślałeś, że będzie dokładka, co? Jak już przyszłyśmy tutaj, a dokładki nie ma, bo już jadłaś i dietę trzeba trzymać, tak? Więc pożegnaj się ładnie, nie burkaj na niego, bo on ma swoje jedzonko. Pożegnaj się ładnie i widzimy się jutro na śniadanku, tak?